Nie, no wiele tych molestowań by udało się uniknąć, gdyby te relacje między rodzicami były zdrowe. Słyszymy nieraz, że to często wyzwala się ta niewłaściwa postawa czy nadużycie, kiedy dziecko szuka miłości. Ono lgnie, ono szuka i zagubi się samo i jeszcze tego drugiego człowieka wciąga. Od 1 stycznia 90 roku do 30 czerwca, czyli do połowy roku 2018, wszystkich przypadków wykorzystywania seksualnego nieletnich było 382. W tym niecałe 52%, czyli 198 przypadków dotyczyło osób poniżej 15 roku życia, czyli tych przypadków, które są ścigane również przez organy państwa. Natomiast 48% dotyczyło osób już po ukończeniu 15 roku życia, czyli 184. I mamy kolejny pedofilski skandal w polskim kościele, tym razem bardzo głośne nazwisko, ksiądz prałat Henryk. Biskup Józef Wesołowski, nuncjusz apostolski i delegat papieski w Republice Dominikany, został odwołany przez Watykan w związku z podejrzeniem o pedofilię. Decyzja ta została podjęta jeszcze 21 sierpnia, ale rzecznik prasowy stolicy Piotrowej poinformował o niej dopiero teraz. O podejrzeniach i wszczętym w Watykanie śledztwie mówi rektor papieskiego Uniwersytetu Katolickiego. Prawo obowiązuje wszystkich. Nie ma wymówki dla tych, którzy łamią prawo. Nie ma tu znaczenia obywatelstwo, wiara, polityka, religia. Prawo jest takie samo dla wszystkich. Według mediów dominikańskich biskup Wesołowski miał mieć płatne stosunki z nieletnimi. Tamtejsza telewizja nadała reportaż, w którym pokazuje mężczyznę w koszulce i czapce w Zona Colonial, czyli historycznym centrum miasta Santo Domingo. Telewizja uważa, że chodzi właśnie o polskiego duchownego. Biskup po raz kolejny ma za nic zakaz nałożony przez Jana Pawła II. Arcybiskup Juliusz Pec kilka lat temu został objęty zakazem papieża, który zabrania udzielania sakramentów święceń i bierzmowania, głoszenia kazań, konsekrowania kościołów i ołtarzy, przewodniczenia publicznym uroczystościom, a także udziału w nich. Wszystko przez oskarżenia o molestowanie poznańskich kleryków. Biskup nie przyznał się do winy i nie przeprowadzono względem niego postępowania karnego. Jednak postępowanie kościoła w jego przypadku jest bardzo podobne jak to, które ujawniono niedawno w USA w związku z działalnością siatki księży pedofili w Pensylwanii. Jednym słowem, zamieść pod dywan, księdza przenieść lub usunąć z widoku opinii publicznej i czekać, aż rozejdzie się po kościach. Z wczorajszego filmu ksiądz biskup wiedział o czynach księdza Cybuli, nic nie powiedział, nic nie zrobił. Proszę panią, wczoraj miała miny zajęcia, nie ogląda byle czego.